widok nieziemski. Zapiera dech w plecach. Słuchajcie, wysepka. Maleńka wysepka. Ja zapomniałem teraz, jak ona się nazywa. Niedaleko Kamugin. Mantiga. O, Mantiga Island. Ale morze tutaj jest piękne, czyściutkie. To zupełnie inne Filipiny niż te, które są na co dzień w miastach. To są te Filipiny, które oglądacie właśnie z reklamówek resortów turystycznych. Jak przyjeżdżacie do resortów, to zobaczycie te Filipiny, które teraz wam pokazuję. Piękne, czyste morze, fantastyczna przyroda. A więc Filipiny mają dwie twarze, podobnie zresztą jak Malediwy i inne tego typu kraje. Pod turystów jest to, co widzicie teraz, a tubylcy mieszkają w zupełnie innych warunkach. Pamiętajcie o tym. Sami widzicie, woda tutaj jest naprawdę bajeczna. To jest zupełnie inaczej niż w tych aglomeracjach miejskich jak Davao czy Manila, gdzie woda jest obrzydliwie brudna. Są miejsca na Filipinach, gdzie woda wygląda tak jak tutaj, czyli jak na Malediwach w porównaniu. Naprawdę krystalicznie czysto. Nie ma się co dziwić, że dla wypoczynku wybieracie resorty, oczywiście, że tak. Natomiast chcę tylko wam powiedzieć i uświadomić, że życie tutaj wygląda inaczej niż w resortach. Resorty to jedno, a życie to drugie. Niestety pogoda mnie nie rozpieszcza. Jestem w oczekiwaniu w tej chwili na przejazd łódką do Białowyspy, White Island. Nawet jej nie zobaczycie w tej chwili, bo zaczęło dość mocno padać. Muszę troszkę przeczekać, jest specjalny port tutaj, który służy tylko i wyłącznie do przejazdu na tą Białowyspę. To jest jedna z największych atrakcji turystycznych tutaj. Tu za chwileczkę zobaczycie. Bardzo tu głośno. Jest to cokolwiek nagrać. Może dość wzburzone, jak widzicie. Podróż taką łódką do tej wyspy kosztuje 650 peso. Tyle kosztuje łódź. 550 kosztuje łódź, a 50 peso dodatkowa opłata klimatyczna od osoby. Maksymalnie 4 osoby mogą płynąć łódką, więc nie jest to jakiś koszt wielki. Jest to koszt przepłynięcia tam i z powrotem. Więcej opowiem wam na wyspie, bo jest za głośno. Jak widzicie, niestety pogoda mi odpuściła. Jak przypłynąłem na miejsce, to jest jeszcze gorzej. Sama Biała Wyspa jest już pięknym po prostu. Popatrzcie się, jak tu jest fajecznie. Niestety pogoda jest jak z filmu, po prostu sztormowa. Jestem cały mokry, co może za chwilę wam pokażę. Mimo że do wody nie wchodziłem, leje się ze mnie. No, dzięki temu, że jest taka pogoda, a nie inna, to jestem jedynym turystą na wyspie. Ale słabe to dla mnie pocieszenie, bo jest to miejsce cudowne. Ale w przypadku słonecznej pogody, a w tej chwili jest po prostu koszmar. Nie wiem, czy wy to widzicie na filmie, bo ja mam problem nawet film kręcić z tego prostego powodu, że deszcz zachlapuje mi telefon i ciągle mam problem. Telefon głupieje.
Popatrzcie się, sama wyspa prezentuje się naprawdę pięknie. Niestety pogoda, aura jest do dupy. Jestem chyba w najgorszą pogodę, jaką tylko mogłem trafić. Ale jak wychodziłem rano z hotelu, to było super słonecznie. No to jest Azja. Azja, pora deszczowa. Niestety pogoda się może zmienić w każdej chwili. A tutaj się zmieniła i to zmieniła się potwornie i nie widzę w tej chwili opcji, żeby cokolwiek się miało poprawić. Cała wysepka jest maleńka. Podejrzewam, że około hektara powierzchni. Może 2 hektarów. No, bardziej około 2 hektarów powierzchni. No i nic się tu nie znajduje poza białym piaseczkiem, który jest naprawdę piękny. No i morzem, które jest przejrzyście czyste. Nawet jak jest tak zburzone, jak w tej chwili widzicie fale, a dalej jest czyściutkie, więc na pewno warto tu przyjechać. Jest to olbrzymia atrakcja, jeżeli tylko pogoda dopisze, bo na tą chwilę niestety wygląda to tak, jak sami widzicie. Dobra, kończę, wracam do siebie, bo jestem cały przemoknięty. A jeszcze popatrzcie, jak ja wyglądam w tej chwili, słuchajcie. Po prostu koszulkę mam przylepioną. Tak, słuchajcie, wygląda jeden z resortów tutaj na Filipinach. Coś takiego sobie możecie wynająć. Wbrew pozorom nie jest to strasznie drogie, dlatego że ceny wahają się oczywiście w zależności od rodzaju pokoju, jaki weźmiecie, bo są tutaj i zwykłe pokoje, i pokoje deluxe, i takie domki, jak teraz widzicie. Taki domek można mieć za kwotę około 200 zł za dobę. Ile osób maksymalnie może mieszkać w tej cenie w domku, to nie wiem, nie powiem wam. Żeby wiem, że 2-3 osoby mogą za te 200 zł taki domek wynająć. Są też domki deluxe, które są droższe, bo kosztują 350 zł za dobę. Nie wiem, czym one się różnią, to jest chyba takiego... Aha, tak. To są deluxy. Mają inaczej kryte dachy i przez to są bardziej doszczelnione i są klimatyzowane, dlatego że zwykłe te domki tańsze są bez klimatyzacji, co jest dla niektórych z was na pewno dużym, ma duże znaczenie. Tak czy inaczej, nie robię tego, żeby pokazać wam reklamę resortu, bo nie wymieniam jego nazwy. Natomiast chcę, żebyście zobaczyli, że no wiadomo, jest też ta druga strona Filipin, ta, która jest nam Polakom dużo bardziej znana, która wynika z tego, że przyjeżdżamy tu po prostu na wakacje. I takich resortów jest sporo. Jest w czym wybierać. Oczywiście są też tańsze. Byłem w tańszym. I pobyt w takim tańszym resorcie to był koszt rzędu. Czekajcie, niech ja sobie to uzmysłowię. Jakieś 80 zł za dobę za pokój. Więc dużo taniej można na Filipinach pokój w resorcie również znaleźć. 80 zł za dobę, słuchajcie, to nie jest żaden jakiś tam wielki koszt. Natomiast prawda jest taka, że jakością tamten resort, a ten resort, to są dwa różne światy. Dzisiaj morze niestety jest dość mocno wzburzone. Ale generalnie jest tu naprawdę w porządku. No widzicie, tam po sąsiedzku kawałeczek zielonej trawki, już kolejny resort, inny, ale o podobnym standardzie niż ten, jak ten. A znajdujemy się jeszcze, tak dla waszej informacji, na wyspie Kamugin. Maleńka wyspa na północy Mindanao, o bardzo, bardzo czystej wodzie, dlatego jest bardzo popularna głównie wśród nurków. I tak, płetwo nurków spotkałem tutaj naprawdę sporo. Także jak widzicie, Filipiny mają dwie różne twarze. O wszystkich innych, znaczy o innych, o tej drugiej twarzy możecie zobaczyć we wszystkich innych moich filmach, które zrobiłem na Filipinach. Tutaj wyjątkowo jeden odcinek o tych Filipinach, takich znanych nam z resortów i z wypoczynku. Dobra, trzymajcie się.
i zapraszam do oglądania innych moich odcinków z różnych innych państw, w których byłem. Trzymajcie się ciepło, cześć.